Dzień dobry Państwu. Przychodzę dzisiaj z propozycją obiadową. Będzie to drób, będą to pałki kurczaka z warzywami na taki styl włoski, typowo włoski. Także potrzebujemy takich oto składników. Tutaj mieszanka ziół, tutaj pół szklanki bulionu, jakieś olej lub oliwa do psikania, lekko będziemy psikać. Dobra, zaczynamy po prostu, myjemy oczywiście ziemniaki. Ziemniaki są umyte i ja tu się zastanawiam, na jakie to zrobić kawałki, ale później to takie ćwiartki, takie półksiężyce, czy jak wy to nazywacie. Za chwilę, o taki. Takie, jak wam wygodnie, aby było mniej więcej równomiernie, żeby te kawałki się dobrze wszystkie przypiekły. Ja tutaj pokazuję, oczywiście każdy wie, jak przygotować, jak pokroić ziemniaki. Mogłabym tylko powiedzieć, wystarczy pokroić, ale na tym polega nagrywanie filmików. Dla osób, które uczą się gotować albo chcą po prostu posłuchać mojego głosu, chcą też zobaczyć, jak wykonuje się daną potrawę. Nie tylko zobaczyć spis i wykonać samemu. Ja na przykład bardzo lubię odtwarzać różne potrawy, modyfikować je po swojemu oczywiście, ale lubię, jak widzę, jak ta potrawa wygląda i później mniej więcej sobie porównuję do swojej potrawy, czy tam w ten sposób, przepraszam. Mam nadzieję, że wam pomogłam, że dużo osób przychodzi i odtwarza potrawę. Oczywiście po swojemu. Ja nie mówię, żebyście robili krok po kroku, bo to jest tylko i wyłącznie moja inicjatywa, inspiracja dla was. I tyle. A wy jak to zrobicie, jak wy wykonacie, czy wy zmienicie składniki jakieś tam, na przykład ja mam bulion drobiowy, wy możecie dać jakiś inny bulion i to tak wiecie. Dobra, popsikałam brytwankę. Popsikałam brytwankę. Posoliłam ziemniaczki, wrzuciłam ziemniaki na początek i teraz będę robiła inne warzywa. Tutaj mam koper włoski, kwiat kopru włoskiego. Bardzo, bardzo potrzebny do tej potrawy, z tego względu, że daje charakterystyczny posmak właśnie tej potrawy i nadaje temu daniu coś innego. Jest ono zwykłe, po prostu warzywa pieczone z kurczakiem, a jednak coś fajnego jest w tym. Dzięki właśnie temu małemu kwiatkowi. Koper włoski kroimy również na takie mniej więcej równe części. Przepraszam, ma to na zadaniu to, że one się później równomiernie upieką. I układamy tak nierównomiernie, tak aby było pomiędzy ziemniakami. Następnie czosnek i czosnek kładziemy już pomiędzy, również obrany czosnek, i przyprawiamy dowolnymi przyprawami. Ja mam tu mieszankę włoską, taką zioła prowasalskie, tam jest chili, garlic, majeranek, bazylia, oregano, płatki chili. Także taka mieszanka po prostu ziół. Wy przyprawcie sobie wedle uznania, jakie preferujecie. Wiadomo, sól, pieprz tradycyjnie, no i jakaś koniecznie mieszanka ziół. No i teraz wystarczy po prostu to przemieszać, tak aby przyprawy
przyprawy wzięły się, pomieszały, przykleiły do warzyw. Bardzo prosta sprawa, bardzo prosta czynność. W międzyczasie nagrzewamy piekarnik do 200 stopni i pieczemy tą brytwankę, którą pokazałam, 15 minut. Tutaj sobie w tym momencie przygotowujemy pomidorki, tak samo ucięte, tak samo na różne kawałki, na mniej więcej te same kawałki. Odkładam na bok. No i wiadomo, że muszę całość tak wykonać, całość pokroić. Rozgrzewam sobie patelnię w tym czasie. No i za chwilę będziemy smażyć. Będzie kolejny krok tego dania. To jest naprawdę kilka minut roboty i przygotowania, a później pieczenia w piekarniku i tyle. Można powiedzieć, że danie jednogarkowe. Można powiedzieć, no bo dodatkowo drób będę obsmażała na patelni, więc jednak dwugarkowe. Dobra, już prawie kończymy. Znaczy, ja prawie kończę. No dobra, teraz już na nagrzaną patelnię parę psików. Oczywiście wszystko jest policzone. Obsmażam drób i to jest około 5 minut. 5 minut z każdej strony. Umytą tylko i wyłącznie. Nic więcej nie jest robione z nią. Przewracamy. Ona nawet, zobaczcie, jak ładnie się przyrumieniła. Właśnie o to chodzi. Jeżeli nie lubicie tak mocno, to możecie sobie zmniejszyć. Bo one i tak będą jeszcze pieczone. Także bez różnicy, czy będą mocno przypalone, czy przyrumienione, przepraszam, bo zaraz, żebyśmy się nie zrozumieli tu źle. No i tak jak sprawdzam i już, gotowe. Następnym krokiem będzie, wyciągamy brytwankę z pieca, 15 minut było już. Tak jak wspomniałam, w 200 stopniach, a teraz zmniejszamy piekarnik do 160 stopni. 160 stopni. Wkładamy mięso do ziemniaków, do warzyw. Dokładamy pomidory. Świeże pomidory tutaj, ogólnie świeże warzywa nie mogą być mrożone, tutaj nic nie pasuje, nawet mrożonego. Zalewamy bulionem drobiowym, bulionem 125 ml bulionu, 125-200. Ja tutaj mam 200 ml. No i tak jak wspomniałam, przykrywamy folią spożywczą. Ja sobie zaraz urwę folią aluminiową. I w 160 stopniach pieczemy 40 minut. O, tu już jest potrawa gotowa. Pora nakładać. Szkoda, że nie może się z tego zapachu poczuć, bo naprawdę fajnie pachnie. Naprawdę fajnie. Smaczno, smacznie prosto. A tak już wygląda na talerzu. Zobaczcie, jaki letni obiadzik. Szybki, smaczny. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do miłego, do następnego. Pa, pa.
Smacznego!